złapali nas w siatkę. Mnie, mamę, tatę, mojego brata. Jak co wieczór wyszliśmy się przejść. Nigdy nie wierzyłem, że istnieje coś ponad niebem. Myślałem, że w szkole opowiadają historię o siatce, by nikt nie próbował zobaczyć, co skrywa sklepienie. Niestety musiałem się tego dowiedzieć. Sieć runęła na nas z nieba, nie dając żadnej możliwości ucieczki. Wyciągnęli nas ponad niebo. Bogowie. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wszędzie przedziwne kształty, mnóstwo światła i oni. Istoty dzierżące sieć. Wielcy bogowie. Im dłużej pozostawałem w niebie, tym intensywniej docierał do mnie fakt, że zaczynam się dusić. Całą rodziną wiliśmy się w konwulsjach, dopóki nie wrzucili nas do czegoś ciemnego. Tutaj znów mogłem oddychać. Było jednak za późno. Mama nie żyła. Zabrali nas tak daleko. Dziwne miejsce. Proste linie ponoć nie występują w naturze. Jednak na miejscu, do którego nas zabrali, było mnóstwo prostych linii. Praktycznie same. Większość zakończona kantami. Bałem się. Zabrali ciało mamy. Wrzucili je do kanciastej rzeczy. Wyleciało z drugiej strony. Przemielone na jednolitą preję. Bogowie kłopali na siebie, poruszając kończynami. Zabrali tatę, później brata. Karmili mnie. Wrzucali mi sproszkowany pokarm. W końcu i na mnie jednak przyszedł czas. Jeden z bogów wyciągnął mnie i przełożył. Dostałem się w dłonie nieco mniejszego boga. Mały Bóg karmi mnie. Często podchodzi i wpatruje się we mnie. Odwracam się i odchodzę. Nie chcę, by na mnie patrzył. Nie buntuję się. Pamiętam, co stało się z mamą. Mam jedynie nadzieję, że reszta mojej rodziny jest już bezpieczna. Lecz myślę, że najlepsze, na co mogli liczyć, to to, co ja otrzymałem. Mały Bóg często puka w sklepienie. Często również go nie ma, więc mam spokój. Dba, by żyło mi się tu dobrze. Wydaje mi się nawet, jakby na swój pokrętny sposób opiekował się mną. W zamian, że może na mnie patrzeć. Wiem, że przyjdzie mi umrzeć w tym miejscu. Niestety taki los nas wszystkich. Żaden gatunek nie może postawić się Bogom. W końcu i tak wszyscy tu skończymy. Wymyśliłem nawet nazwę dla miejsca, w którym Bóg mnie trzyma. Dla miejsca mego życia i mego grobu. Nazwałem je akwarium.